The Voice Kids to wyjątkowy talent, show, które pozwala na rozwinięcie kariery młodym artystom. W ostatnim z odcinków do boju ruszyła drużyna Cleo, w odcinku bitew rywalizowało 15 osób. Artystka stanęła przed trudnym wyborem. Przy okazji, zdecydowała się na wzruszające wyznanie. To już kolejna edycja Talent Show, w którym rywalizują dzieciaki. Młodzi wykonawcy, w wieku 8 do 15 lat czarują swoim głosem podczas odcinków i zdobywają popularność. Z pewnością jest to jeden z najchętniej oglądanych programów na antenie TVP. Za nami już drugi odcinek bitew, podczas którego drużyna walczyła o zwycięstwo i zaśpiewanie podczas sing-offów. Na etapie bitew, uczestnicy podzieleni są na trzyosobowe składy, aby stoczyć muzyczne starcie. Każda muzyczna bitwa wyłania jednego zwycięzcę. Jak podkreślają trenerzy, nie ma przegranych. Dla każdego dziecka to wspaniała muzyczna podróż. Sing-off to dogrywka zwycięzców bitew. Podczas tego odcinka, dzieciaki zrobią wszystko, aby dostać się do finału. Z 6 osób, do programów na żywo przechodzi tylko połowa. Ta trójka wystąpi podczas show reprezentując drużynę Cleo. The Voice Kids. Cleo wybrała finałową trójkę. Jurorka show miała nie lada wyzwanie, aby spośród młodych wykonawców, wybrać najlepsze perełki, które później będą rywalizować w programach na żywo. Gwiazda nie ukrywała wzruszenia i powiedziała także o swoich początkach. Jako pierwsza do następnego odcinka weszła Ania, do której dołączyła Karolina Kruk. Zarówno Adrian, jak i Cleo zdawali sobie sprawę, iż chłopiec nie do końca sobie poradził z występem. Gwiazda już podczas przesłuchań w ciemno zdradziła, iż jaślanin bardzo przypomina ją z początku kariery. Dalsza część tekstu pod galerią. Wśród tych 3 osób jest osoba, w której widzę siebie. Jest to osoba, która jeszcze nie do końca wierzy w siebie, tak jak ja kiedyś. Tym lustrem i tym odbiciem jest Adrian, powiedziała artystka. Natomiast wiele osób zadziwiły słowa podczas emisji programu. Kiedyś nie dano mi szansy. Adrian, idziesz ze mną, oznajmiła gwiazda. The Voice Kids to muzyczna trampolina dla młodych talentów. Zwyciężczyni poprzedniej edycji, Roxana Węgiel, wygrała tegoroczną Junior Eurovision Song Contest w Mińsku. Już za tydzień kolejne bitwy, tym razem w odcinku będzie rywalizować drużyna Dawida Kwiatkowskiego. Zobacz także na pikio.pl. Dawna ikona TVP, dziś wygląda potwornie. Nie uwierzycie, kto jest jej mężem. Chylińska przerażająco chuda. Co się dzieje? Powiedziała prawdę. Emeryci dostaną zawału. Oto kim jest mąż najbardziej znienawidzonej gwiazdy. Źródło.